Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Chyba już praktycznie w ostatnim odcinku Weekend samemu bez was. Powiem wam tyle, że nie straciliście w zasadzie nic. Nie było tutaj żadnego nowum, żadnej nowości. Tak samo obozy, wyzwalanie naszych ziomków i później szukanie klejnotu do smoczego medalionu, by wezwać właśnie trzeciego, ostatniego smoka. Jedyną w zasadzie nowością było odwiedzenie kuźni gigantów, ale ani nie była jakoś specjalnie ciekawie zaprojektowana i jedyne co tam było, to nałożyło nam się jakieś buffy na broń i to wszystko, których tak nie widzimy. Więc tak, przyzwiemy ostatniego smoka przez... dyńką w kamień. Tak się przyzywa smoki. You have summoned no ordinary dragon. You have summoned Balthor, oldest of all the known dragons. In the young world, the gods placed the first dragon eggs at the very core of Midgard, where all is heat and fire. When the eggs hatched, it was Balthor who first struggled to the surface, blessing Midgard with dragonkind. Tak, w takim razie odblokowano osiągnięcie Zaklinacz Smoków, świetnie. I chyba mamy już wszystko gotowe, by udać się w zasadzie na szturm. Jednak ja jeszcze chciałbym odwiedzić główne miasto tutaj nasze, wykupić sobie zapasy. I oczywiście, jeżeli się to uda, to także jeszcze podnieść moc moich run. Tylko nie pamiętam, gdzie był kowal. To jest ten problem. Więc tak. Tutaj był sklepik, podniesiemy sobie na pewno poziom zdrowia, wykupimy dodatkowe potiony i tak dalej, i tak dalej. Toporów nam brakuje troszkę, zrobimy sobie zapas. Tutaj mam maksimum jadła Asgardu, wspaniale. Teraz mam bardzo duży pasek zdrowia. Chętnie bym sobie właśnie też jeszcze odwiedził tego gdzieś kowala. Gdzie on był, do jasnej cholery? Tego nie pamiętam. Byłeś ty? Chyba tak, no właśnie. Runa ognia, maksymalny poziom. I runa błyskawic, także maksymalny poziom. Wspaniale. Dobra, i myślę, że to jest dobry moment do ruszenia. Moglibyśmy się nawet jeszcze, wiecie co, wszystkiego wyuczyć. Więc momento, jeszcze pójdziemy sobie do strażnika. Zobaczymy resztę ciosów, jakie ma nam do zaoferowania. Od strażnika lecimy od razu do... pod twierdzę Hel. Tylko teleportem oczywiście, bo już nie będziemy tam biegać na piechotę, więc dużo nam to nie zajmie. Świetnie, ja poproszę tutaj. Jeszcze tam na szczyt tej górki. Tak, mamy trzy smoki. Mamy błogosławioną broń zdolną zabić bogów. Plus... mamy armię, plus... i za chwilę będziemy mieć... mamy już ulepszoną magię na maksa, plus... i za chwilę będziemy mieć jeszcze wyszkolonego na maksa wojownika, plus... Dobra. Wejdźmy tutaj. I... gdzie to było? Kurwa. Też by to tutaj jakoś nie tędy? What the fuck? Gdzie to jest? O mój Boże, naokoło. Dobra, za chwilę do was wrócę. Pójdę tam po prostu samemu. No okej, znalazłem wejście. W takim razie zobaczmy, co jeszcze duch nas jest nas w stanie nauczyć. Liczę też może na jakiś achievement, za powiedzmy wyuczenie się wszystkich ciosów. Mamy dużo złota i powinno nam starczyć. Who draws me away from the tables of Valhalla? No i chyba nam nie starczy, ale powiedzmy tak. Przytrzymaj Q plus wciskaj E. Okej. Cztery ruchowe combo, to sobie na pewno wyuczymy. To się będzie niezłe. Oj tak, już widzę po prostu jak to. Kombinacja ciosów? Nie, to jest nie to. Chyba, że to jest raz, dwa, trzy, cztery. Coś takiego? Nie? No jak nie? Tak! Bije go pięściami!
fuck's sake. Co mam z nim zrobić, no? Ludzie. Jeszcze raz. Momento. Mogę tu sobie zobaczyć jakąś podpowiedź, cokolwiek? Kurwa! No jasnej cholery. Udało mi się, czy nie? O, fajnie, coś zrobiłem, nie wiem co. Chyba trzeba przytrzymać E. Jak zwykle nie do... Jak, tak, Ragnarok nigdy nie czyta instrukcji, Ragnarok po prostu odpala. Zobaczmy, chyba nawet nam starczy. Tak, starczy nam, świetnie, podczas skoku. No dobra, wyuczymy się tego. Chciałbym, żeby móc to zrobić. Wow! Nieźle. Niszczy nawet metalowe tarcze, to się przydaje to bardzo. Muszę zapamiętać spacja i E. I ostatni cios, znaczy ostatni cios do opanowania. Idealnie nam się z Goldem nawet złożyło. Na wszystko starczy. Świetnie. I gdzie achievement? Takie sobie. A nie, mamy osiągnięcie nordycki mistrz Klingi. Oczywiście, jakby że było inaczej. Wyuczyliśmy się już absolutnie wszystkiego. W takim razie startujemy. Ostateczna bitwa Forteza Hell. Idziemy. No, pozbierałem sporo marmy. Naprawdę liczycie na to, że dacie radę nas zatrzymać? Bo mi się nie widzi. Mamy katapulty jeszcze. Fajne. Dobra. Czas zacząć przedstawienie. Zabijać. I katapulty oparzają po prostu epickość. No to od razu przerżniemy się przez nich. Tam widzę szamanów, których najchętniej bym zaatakował od razu. Spadaj. Jak tutaj podejść do was na górę? Aha, ten dispox. No, nic mi już nie zatrzyma. Spadaj. Idź mi stąd. Idź mi stąd też. Już mi stąd. Oni są moi. No i o, rzecz ty cholero jasna, persekerzy. A ja się oczywiście musiałem zaciąć jakoś, nie widzę swojego celu. Nie? Jeszcze jeden. Łuczników też pozabijamy nawet. Kurwa, nie zmieniaj celu, jak atakujesz. Irytujące. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Pięknie. I zabijamy szamana. Idealnie. Szamani zabici. 1 na 3. Zostało nam faktycznie jeszcze trochę. Musimy zabić. Uzyskano smoczą runę. Cudownie. Że po prostu przebijemy się przez nich tutaj. Idziemy od razu po szamanów. To jest najskuteczniejsza zdecydowanie metoda walki. O, kurwa, przestań mnie gonić. Nie ma! Ha, ha. Jestem bogiem! Jestem bogiem miecz! I to pora. Wszystkie. Jezu, ile was tu jest! Nożem spulował sobie kompanów. O, dziękuję mi, przyjacielu, że poszedłeś za mną i pomóc mi tutaj. Wesprzeć mnie. Zabijcie go. No mógłbyś już paść? Dziękuję. O, pięknie się odwróciliście plecami, milordzie. Dobra, wchodzimy na górę. Jezu, kur, zapiał z nimi, oni są strasznie szybcy. Chciałbym się też może uleczyć. Jeszcze jeden potion. Dobra. O właśnie, o tych mówią, oni są strasznie szybcy i od razu wykrywają, że ja tu wchodzę. To jasne, cholery. Gincie wreszcie! Kurwa mać, no nie mogę. Może teraz? Nie. Za chwilę. Bo ja nie mogę go namierzyć w ogóle, żeby go zaatakować. Za duży chaos.
Ja pierdzielę, no. Dobra, idziemy do tamtej wieży, bo jest chyba prostsza. Z 5 persekerów. Więcej ich, poproszę. Wyrżnę was wszystkich. Przynajmniej padają szybko. O, właśnie, to chodziło. Przynajmniej berserkerów pozabijałem. Strasznie są napaleni na mnie. Nie wiem, brutalna siła kiepsko działa. Ja się mam przez to przebić? O, ludzie! Zobaczmy, najwidoczniej będzie trzeba powoli się przebić. O, dzień dobry! Wreszcie jakaś muza się fajna włączyła. Okej, zabijemy tego dowódcę. To będziemy mieć jedną smoczą runę, którą na pewno wykorzystamy sobie też przeciwko. Mógłbyś go... O, pięknie, właśnie o to chodziło, tylko nie trafiłeś. Już? Jeszcze nie? Piękny unik! Matko Boska, zabije mnie zaraz. No już ulecz się do jasnej cholery! Taki szybsi się zrobili ci generałowie. Świetnie, już? Nie. Piękny unik! O, to chodziło! Dobra, wykończ go. Chcę się nie pomylić tylko. Będziemy mieć 3 smocze runy. Idealnie. 2 smocze runy i teraz robimy tak. Tego szamana poproszę. Ci berserkerzy już chyba nie wchodzili tego. To będziemy tak, powiedzmy, drugą smoczą runę, prawda? Nie, mamy jeszcze jedną. Ach, mamy jedną smoczą runę tylko. Gdzie jest teraz? Aha, tutaj jesteście. Spoko, to jesteśmy od razu. Kurza, pią z wami, no. Idźcie mi stąd. A show! Ależ się po prostu teraz przeżynam. Pięknie. Nie spadnij stąd, do jasnej cholery. Ależ oni po prostu czekają, aż ja się odsłonię i wtedy zaczynają atakować. No idźże! Pięknie o to chodziło. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jest! Dawaj, 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 dawaj! Uda się, uda się, uda się, uda się! Nie spieprz tego, nie spieprz tego! Oooo! Rage mode activated! Ragnarok activated! Chyba najprostszą taktyką jest zdecydowanie wyszukiwanie najsłabszych, znaczy tych generałów i zabijanie generałów, bo jest ciężko, naprawdę ciężko. No dobra, może teraz się przebijemy. To jest ich tylu, że ja nie mogę ich namierzyć, a on mi namierza ich losowo i to jest główna trudność w tej walce. Okej, został tam jeden miecz. Nie, w zasadzie więcej. No się chyba regenerują z czasem nawet. Nareszcie, zabij go wreszcie. Dziękuję. Fuh! Brama zdobyta. Łapcie to. No dobra, druga fala i druga brama. Jeszcze do zamku nie dotarliśmy, ale przebijamy się. Oni się wycofują. Mamy też giganta, od razu go ubijemy, zdobędziemy smocze runy. Pięknie jest to po prostu. Oni się zbijają w kupę i walczą. Mamy 2 smocze runy. Aha, mamy 3 gigantów zabić. Kurde, nie już się opłaca. To zabijemy na pewno jednego, może tego pośrodku, żeby było prościej. Moje smoki tutaj go spłonie. Niech spłonie. Nawet z niego, nic z niego nie zostało.
Idziemy do drugiego. A trzej giganci to już jest wyzwanie. Tego. On już z tego nie wyjdzie, żeby wiesz o tym. Skyrie. Możesz sobie warczyć do woli, tak nie żyjesz. Pięknie, jesteś mój! Kucki, kucki pomiędzy nogami. Tutaj jeszcze jakiś bojownik się pałęta. Chaos. Nie, bitwy są zdecydowanie najlepszym momentem w tej grze. Na nie czekam i je po prostu uwielbiam. Są rewelacyjne. Pięknie. I jeszcze raz. Drugi z gigantów, panu. Ciekawie, tyle smoczek run dostaniemy za to. Zdobi jedna smocza runa. No okej, czyli drugi gigant czeka na nas. Na nas już czeka. O, piękne przywitanie przez giganta. Zdobię to dwie smocze runy. Okej, wiecie co, podtrzymamy sobie te smocze runy może na następną walkę. Wolałbym go atakować od tyłu. Auć. Nie idzie to tak, jak bym chciał. Może zrobimy w ten sposób? Spacja? O to chodziło. Palić go trochę. Widzę kulki zielone. Idealnie, tylko nie lataj mi tak, kamero. O, jak ja fruwam, po prostu jest niesamowite. Podion. No, zabić trzy legionowe olbrzymy. No dobra, dobrze, wykonujemy to zadanie poprawnie. Ostatni z olbrzymów. Najbardziej mi się podoba to, że w tło, wiecie, to wszystkich walczących w okolicy, ten chaos, ta bitwa. Jest po prostu tak, jak powinno być. Każdy zajmuje się swoimi sprawami. Jeden wielki chaos. I oczywiście pomyliłem się, bo gadam. Jeden wielki chaos. Jeszcze raz. Druga noga. I teraz potężne gardło. Szkoda tylko, że na każdym olbrzymie jest dokładnie taka sama animacja. Pięknie. Kolejny etap za nami. Mamy dużo smoczych run i od razu też je wykorzystamy, żeby zabić szamana. Co tu mamy zrobić? Aby zakończyć bitwę, musisz wezwać szamankę przy portalu wojowników. No dobra. Czyli smocze runy nam się już nie przydadzą raczej. Gdzie jest ten portal? A, tam jest. No dobra. Jak sobie zabiję bez problemu. Wykończymy jej. Nie byliście w stanie się mi przeciwstawić. Chroń swoją szamankę, oczywiście. Jeszcze dwa kamienie. Ile kamieni się zostało, dziewczyno? Biorę ich na siebie, bierz ich. Ty się nimi zajmij. Znaczy, ty się zajmij tymi kamieniami. Pięknie. Czyżby to był koniec? Chyba zdobywamy główny portal. Teraz. No, Hel nie będzie zadowolona.
another hellspore. They are still here. Converting these ley stones has not been enough to stem their tide. You must go straight to the source, Hell's fortress. The stones will take you to the foot of her insidious dwelling. The time is now, Skye. Time to strike down the beast as it cowers in its lair. Go now. Bring her screams to my ears, her curses, her dying breath. Czyli mam zabić Boga? Trochę trudne zadanie. Okej, okay, jestem tu sam. Albo i nie sam. Dziękuję, smoczku. Oczyszczę sobie drogę ogniem i stalą. O cholera, on ma smoka! Okej, okay, tak. O kurwa, leci. Uciekamy? Nie ma sensu. Pięknie, pięknie. No tak, boska. Rozwalamy te tarcze. Bardzo fajny, podoba mi się ten cios. Wiem, że teraz jest trudny taki moment w grze, bo chyba nie możemy zginąć. Do jasnej cholery, ja nie widzę, skąd oni atakują. Strasznie szybko się to wszystko dzieje. Okej. Okay. Zdrowie mi się chociaż odnawia. niekoniecznie. No, zobaczmy, łucznicy przed nami. Czy ja mogę tutaj wezwać smoka albo coś? Nie, ale mamy maksimum smoczych run, wspaniale. Szał ode mnie! Już? Tak, jest pięknie. Teraz zabity kolejny. Tak, odnawia mi się zdrowie, to chwilę poczekamy. Bo boję się, że jeżeli w tej twierdzy, jeżeli przegramy, to się cofamy niestety od początku idziemy. Tam gdzieś czytałem to już w jakiejś recenzji, że ten poziom jest najtrudniejszy chyba w grze. I wolę sobie odnowić zdrowie na spokojnie. Szczerze, ile mam jeszcze zapasów? No, mamy jeden ogień i 10 toporków. Ewentualnie na jakiegoś bossa będziemy mogli wykorzystać to. Tu silniejszego przeciwnika, żeby go zmiękczyć. Okej, chyba możemy iść dalej. O kurwa, macie, ile was tu jest? O, dziękować! Serio, takie barwy są w tym miejscu, że ja nie widzę, w co atakuje. Jeszcze kamera mi lata! Kamera, zlatająca kamera to zło wcielone. Gdzie ja kurwa jestem? Ktoś jeszcze? Nie? No to znowu się leczymy. No niestety, myślałem, że smocze runy mi się przydadzą, a na razie się nie przydają. Mimo że trzymam 3 w zapasie. Sorry ludziska za te czekanie, ale no nie będę się pchał dalej, jeżeli nie mam pełnego zdrowia i bez potionów. Dobra, wio. Pięknie, idealnie. To jaka rzeźnia. Dobra. Masz dalej. Nawet nieźle, berserkerów zabiliśmy od razu. O, berserkerzy nie są znaczy jakiś specjalnie trudni w walce takiej z bliska. Oni są gorsi, jeżeli was zajdą gdzieś z flanki, otoczą. No to wtedy potrafią napsuć krwi. Jednak tak, sami to nie bardzo. O, dziękuję, moje smoki chyba robią większe zamieszanie na górze.
Uwielbiam je. I od razu dwóch pada. To tam jest szaman! Pięknie, pojawiają się i umierają. Zabij ich do końca? Świetnie. Po prostu pod mój miecz się pojawiają. Dziękuję. Kolejny szaman nie żyje. W sumie z tej twierdzy zrobię sobie toaletę. Świetnie, dalej do przodu. Teraz którędy? Aha, mamy dwie drogi do wyboru, idziemy tędy. Go. Okay. Po prostu rozniesione na kawałki. Już nie powinniśmy być daleko chyba od końca. Świetnie. Jeszcze sobie odnowimy trochę czerwonych kulek. Dużo tych szamanów tutaj jest, bo tak teleportują ich ciągle. Okej, okay, to może być trochę mniej przyjemne. Jest tu i dużo i znowu nie widzę nic. Pięknie, milordzie, pięknie. Dziękuję. Kolejne trupy na moim koncie. A zdrowie sobie odnowimy po tej walce. Tak, ktoś tu przeżył? Nikt nie przeżyła. Gdy Agnarok wchodzi do akcji. Ale wiesz, jakaś muzyka się włączyła, miła odmiana. A cały czas tak w ciszy grałem. Tylko podczas bitew jest muzyka. Szkoda, to jest największy błąd tej gry. Okej, widzę kolejnego. No, genialnie. Jeden berserker tylko został na mojej drodze. I wiesz, jak skończysz. Okej, okay. Tylko sobie od razu zmiękczymy. Boże! Szaleju dostał. Co już? No i pięknie. Wykończ go! Trudny quick time. Tak, wdeptanie go w ziemię zawsze pomaga. Okej, okay, którą stronę teraz? Powinienem się udać tędy? A tak. Dobra, buff na pewno pomoże. Po prostu rozbijamy ich na kawałki. Bez jaj z tym blokiem. Wszystko zablokowałem. No kur zapiał, ej. Ile można? Od tyłu. Pięknie. To mi od tyłu zadziałało poprawnie. Tego od razu zabijemy. Rozwalimy mu tarczę. Idealnie. Nie, bardzo mi się podoba ten cios z rozwalaniem tarczy. Jeśli mamy jakąś sensowną odpowiedź na przeciwników. No! Zabij go wreszcie! Bo się to źle skończy. Jesteśmy już daleko i nie chciałbym tutaj umierać. Kurwa, nie widzę! Co wykończymy? Sorry, że trochę kiepsko komentuję, ale strasznie się tutaj skupiłem na tym, co się dzieje na ekranie. To po prostu poezją, jak ta walka wygląda w tej grze, ale mimo wszystko wolałbym nie zginąć, wiesz, już tam pod sam koniec. Uff, gdzie jestem?
O, wysoko już jesteśmy, dobra. Czyli podleczymy się troszkę. Wiecie, bo tu nie ma żadnego menhira i faktycznie, jeżeli zginiemy, to zasuwamy od nowa. Może być to nieprzyjemne. No to wio. Jak nie odchodziło? Kurwa. Maria. Traf ten miecz pieprzony. No, dziękuję wreszcie. I zabijam tego ostatniego. Jeszcze tu jest was paru. Koniec. Wszyscy legli? Nie. No, teraz już tak. I tak pozostać. Okej, znowu się podleczymy. Wow, tu już widzę, chyba jesteśmy na praktycznie na szczycie tej twierdzy. Bardziej to wieżę przypomina niż twierdzę, bo tak łazimy cały czas dookoła. Teraz do pełna śpię uleczę. Pięknie. I jedziemy. Jestem ciekaw zakończenia tej gry. Czyżby ostatni boss? No dobra, tradycyjna taktyka. Jeden zniszczony. Pewnie będziemy się musieli przesuwać jakoś sektorami. Wow. Okay. Widzę, że swoich też zabija przez ten płomień. Chciałbym nie wejść w któryś z tych płomieni, bo nie jestem pewien, jak zareaguje. O właśnie, już wiem, jak zareaguje. O pięknie, dobra, stworzyła się droga. Idź. Nie tego, kretynie! Jezu! Dobra, widzę, to będzie trudniejsza walka. Bez potionów może być ciężko, z tego co widzę. Potion, bierz zdrowie. Idealnie. To nie wejdź w te płomienie, skior. Dobra, trzymaj się. Nie wygląda to różowo. Ale oni też nie są jakieś specjalnie. Czy oni są cholernie wymagający? Dobra, chyba zaraz ginę. No, zwłaszcza, że od początku te. No dobra, już widzę, że to będzie dość irytująca walka. Całe szczęście, że wykupiłem sobie tą umiejętność przebijania się przez ich tarcze. Goddammit! Nie całkiem o to mi chodziło, traf go wreszcie! No, ja pierdzielę z tym namierzaniem. Jest okropne. Już? Tak. Dobra, teraz się przebijemy na drugą stronę. Dziękuję bardzo. Drugi miecz załatwiony, idzie nam lepiej niż ostatnio. Sorry, że nie komentuję za dużo, ale jestem teraz cholernie skupiony na tym, co się dzieje.
na ekranie. Dziękuję bardzo, żeś mi trafił. Bardzo trudno zastosować w praktyce ten cios z wyskoku, bo przeciwnicy bardzo łatwo są w stanie nas przewrócić. Pięknie. Jeszcze ktoś tu idzie? No podejdźcie, cwaniaki. Okej, nareszcie. Dobra, teraz do przodu. Złożył ten miecz po prostu. Dziękuję. Tak mogę znowu trafić, no? Jasna cholera! Proszę cię, Skior! Wykonuj moje polecenia tak, jak powinieneś! Dziękuję ci, Skior. Świetnie, jeden cios i padamy. I trufu, kurwa no. Dobra, wrócę do was jak będę mniej więcej po tych ostrzach, bo to zajmie wieki. Uuu, ludziska, wreszcie mi się to udało, ale ja pierdziele. To po prostu tak irytujące, że aż szlak człowieka może trafić. Strasznie ich tu dużo i strasznie trudne to było. Dobra, co teraz mam zrobić, he? Bo mi się dalej respią. No, fajnie. Mogę te kulki tutaj tu podnieść? Jakieś? Nie, nie mogę. Sad face. Gram strasznie bezpiecznie, tak. Znaczy, potwornie. Może się leczyć z tych minionów po prostu. Jak zostawiają jakieś kulki, to wtedy się mogą uleczyć. Innej metody nie, nie mam, nie widzę. No super, tylko co mam teraz zrobić? Pytanie. Na razie to cały czas muszę walczyć z kolejnymi hordami. Chyba, że coś tu mam zrobić? Nie. Nie wiem. Powalczymy w takim razie trochę, ale nie mam pojęcia co. Nie! Nie w ten ogień, Jezus Maria. Zapominam, że nie mogę też używać tych ataków moich specjalnych, bo wtedy komputer to źle odczytuje i jak i wpadam w ogień. Dobra, nie mam pojęcia, ludziska, co tu trzeba zrobić. No i to nie będzie taki bóg jak w Lost Planet, że nie mogłem zabić bossa końcowego. Okej, dobra, coś mi się... O! Nareszcie, Jezus Maria, trzeba wytrzymać po prostu jeszcze trochę, ale straszna walka. Potwornie irytująca. To nie mówię, że to jeszcze druga faza będzie tego. A co to jest? O mój Boże, najbrzydszy boss, jakiego widziałem! Ona mnie płonie! Okej. Okay. No dobra, czyli mamy zrobić po prostu giganta. Ja sobie odpalę spowolnienie, żeby teraz móc tutaj ją punktować. Pięknie. O, idealnie. Już możemy ją w takim razie zaatakować. No, nie spieprz, nie spieprz, nie spieprz! Ale najbrzydszy boss, jakiego w życiu widziałem! Nie znowu! Jezu, jeszcze mniejsi przeciwnicy się zespią, no. Za co? Takie grzechy! Pewnie teraz za każdy błąd będę musiał tak płacić. Okej. Okay. Jeszcze raz. Nienawidzę quick time eventów! Okej.
Okej, okay, no. A bo on od razu zaczyna i dlatego się pomyliłem. Świetnie, druga noga. Jeszcze dawaj skiot, to już jest prawie koniec! Nice. Jezu, teraz się nie lecisz. Okej, okay, chyba się udało. Coś jej odciąłem. Ją pociąłem. Odblokowano osiągnięcie, któż chciałby żyć wiecznie. Chyba koniec gry. You don't know what you've done. My death will not free Midgard. You are still a slave. Child of Fenrir. Oh, straszliwa walka końcowa. No po prostu nie wiem ile razy to powtarzam, słuchajcie, z godzinę siedziałem na tej walce. Już kurwa mnie rzucałem pod koniec, ale... Wow. Nie kończą to się z pana przeciwników. And so the great warrior knelt before Freyr and asked for his mortal freedom and the chance to claim his rightful place in Valhalla. But she refused him. Skarim was greatly angered by Freyr's words. And in that moment he knew that his bonds to the gods of Asgard would be the bonds of all mankind. The warrior looked towards the chains of Fenrir. And he tore them apart! And so the long winter came upon Midgard. And for many years, man endured the wind, the snow, and the ice. But endure they did. And when the thaw came, it brought with it fresh life. Born into a new world, a world in which man decided his own fate, built his own Valhalla. And what of those divine beings? As foretold, they fell with the coming of Ragnarok. No, but they did not die in the mortal sense. Their essence is still here, in the shadows, in the sunlight. The falling leaves, the breaking waves. No cóż, ludziska, tu jest koniec gry Viking Battle for Asgard. Na końcu każdego let's playa robię podsumowanie, także w tym przypadku. Wystawiam także grę ocenę. Cóż, jakbym mógł podsumować Wikinga? Bardzo fajny gameplay, ale niestety ta gra jest przykładowym, wręcz podręcznikowym przykładem na zmarnowany potencjał. Niesamowity pomysł z bitwami, ale kiepskie ich wykonanie, przede wszystkim monotonność wkradająca się w tą grę. Nie pozwala mi wystawić dobrej oceny. Brak muzyki w samej rozgrywce, tylko w bitwach, jest chyba największym minusem, zaraz obok monotonności i wykonywania cały czas tego samego, więc cały czas jakiś tartak, cały czas kamieniołom, tu wykup, znaczy uwolnij, zabij i tak przez cały czas. No niestety, mimo że bawiłem się przy tej grze świetnie, kupiłem ją sobie za 15 zł, klucz na Allegro i to jest klucz na Steamie, więc powiem tak, jeżeli zapłaciłbym za nią 100 zł, to bym się mocno rozczarował. Natomiast w tym momencie jest to bardzo dobra cena, jak za taką grę, w cenie chyba do 20 zł. Nie wiem, czy znajdziecie lepszą produkcję, taką slasherową, na komputery. Nie mówię o konsolach, mówię o komputerach, właśnie w klimatach jeszcze może nordyckich lub wikingów. Świetny gameplay, bardzo fajny. Przede wszystkim satysfakcjonująca walka, trochę irytująca końcówka, bo ten boss był naprawdę trudny i się namęczyłem. Znaczy, walka nie była trudna, tylko ten spam przeciwników był strasznie irytujący. Cóż, podsumowując, grafika jeszcze jest ok. Nie wpłynęła jakoś specjalnie na całą ocenę, ani nie zaniżyła, ani nie zawyżyła. Jest po prostu dobra i trzyma poziom. Moja ocena końcowa dla gry?
6 na 10. Obniżam głównie za monotonię i brak tej muzyki, która jednak jest kluczowym fragmentem budującym cały klimat wygrzy. I kiepska fabuła. Hejka, dzięki za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało. Cześć i do zobaczenia w kolejnych moich projektach.